Rodzice powierzają im to, co mają najcenniejsze – swoje dzieci. Często przez długie godziny opiekunki i opiekunowie dbają o bezpieczeństwo podopiecznych, ale zajmują się też ich wychowaniem i nauką. To niezwykle odpowiedzialne i trudne zajęcie. Z drugiej strony daje wiele przyjemności i satysfakcji. Opiekunką dziecięcą jest Anna Zapała. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała we Francji. Wyjechałam za granicę uczyć się języka francuskiego jako au pair. I wtedy właśnie zaczęłam zajmować się dziećmi. I powiem szczerze, tak mi się to spodobało, że chciałam kontynuować. Jako niania pracuje też Katarzyna Tołoczko. Jak tłumaczy, zawsze czuła powołanie do pracy z dziećmi. To jest coś, co zrodziło się dość wcześnie, bo od dziecka wiedziałam, że lubię uczyć, pracować z dziećmi i w tym kierunku gdzieś całe życie dążyłam. Opieką nad dziećmi zajmuje się też Maciej Czumaj. Z wykształcenia jest pedagogiem. Pomyślałem sobie, że to jest świetna praca. Nie nuży mnie przede wszystkim. No, dzieci są takie, że świeżo patrzą na świat, prawda? Mają takie świeże spojrzenie. I fajnie właśnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, właśnie uczestniczyć, wprowadzać się w ten świat. Z pozoru wydaje się, że nic w tym trudnego. W praktyce okazuje się, że praca opiekunki czy opiekuna dziecięcego to bardzo wymagające zajęcie. Przede wszystkim jest to zawód dla osób niezwykle odpowiedzialnych, ale wymagań jest dużo więcej. Na pewno duża cierpliwość. To jest bardzo podstawowa i bardzo ważna cecha, bo dziecku od małego trzeba dużo tłumaczyć różnych rzeczy. Muszą to być osoby, które są osobami otwartymi, żeby wyjść do tego dziecka, bo zdarzają się różne sytuacje, dzieci czasami są bardzo nieśmiałe. Musi to być osoba z pomysłowością, z energią, osoba kreatywna. Oczywiście następną cechą to jest spokój, no i oczywiście to musi być osoba zrównoważona emocjonalnie, żeby dziecku nie przekazywać różnych negatywnych emocji. Opieka nad dzieckiem to szerokie pojęcie, pod którym kryją się różne specjalizacje i wynikające z nich obowiązki. Podstawową opieką zajmują się nianie. Czyli pielęgnacją, dbaniem o bezpieczeństwo dziecka i w tym podstawowym stopniu dbaniem o jego rozwój. Ale są też guwernantki, których obowiązki bardziej skupiają się na nauce dziecka. Niania może być też osobą, która posiadając właśnie wykształcenie odpowiednie, może pracować z dzieckiem edukacyjnie, a co za tym idzie, na przykład przygotowywać się do przedszkola, czy przygotować je do szkoły, czy pracować z nim w jakimś konkretnym języku obcym. Ale prawda jest taka, że każda niania czegoś uczy. Bez względu na to, czy ma wykształcenie odpowiednie, typu właśnie jest po szkole pedagogicznej, czy tego nie ma, ona zawsze to dziecko uczy. Różnica polega na tym, że są nianie, opiekunki, które bardziej robią to instynktownie, a są takie, które właśnie posiadając tą edukację, to wykształcenie kierunkowe, robią to bardziej w umiejętny sposób. Jak się okazuje, często nie jest to praca stacjonarna. Chodzimy właśnie do parku, na wystawy, spędzamy z nim czas tak w ruchu, żeby się dotlenił, żeby miał cały czas, był taki na świeżym powietrzu. No oczywiście potem do domu, przygotowuję posiłek, no i potem uczestniczę w jego zainteresowaniach, prawda? W przypadku opiekunek i opiekunów trudno mówić o konkretnych narzędziach, które wykorzystują w swojej pracy. Narzędziami są bowiem wszystkie przedmioty codziennego użytku, pomagające w edukacji dziecka. Możemy do tego używać zwykłego koca, robiąc pociąg, robiąc cokolwiek. Wszystko, co koło nas jest, osoba kreatywna potrafi to użyć i do zabawy fajnej i na pewno się nie nudzić. Ale by znaleźć pracę i odnieść sukces w zawodzie opiekuna dziecięcego, poza wiedzą, umiejętnościami i określonymi predyspozycjami, potrzebne jest też to, czego nie sposób się nauczyć. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby lubić dzieci, lubić spędzać z nimi czas. Bo można mieć wykształcenie, różne inne cechy charakteru, jednak jeśli się nie będzie lubiło z dziećmi spędzać czas, to i
niania się będzie męczyć i dziecko wyczuwa. Mimo wszystko dziecko jest takim naprawdę barometrem, że wyczuwa. Dlatego osoby, które rozważają wybór zawodu opiekunki dziecięcej, zanim podejmą decyzję o kształceniu się w tym kierunku, powinny upewnić się, że praca z dziećmi to zajęcie, które sprawia im przyjemność i daje zadowolenie. Praca ta daje mi satysfakcję, daje mi radość, daje mi uśmiech codziennie na twarzy. Choćbym miała, nie wiem, jak ciężki dzień, że prawda jest taka, że kiedy wchodzę do pomieszczenia widząc dzieci, od razu mam uśmiech na twarzy i nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić cokolwiek innego. By dobrze wykonywać pracę opiekunki dziecięcej, potrzeba kilku istotnych cech. Należą do nich łatwość nawiązywania kontaktów, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność, empatia, odporność na stres. Do podjęcia pracy w charakterze opiekunki dziecięcej potrzebne są merytoryczne podstawy. Formy kształcenia. Szkoła policealna 2 lata. Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się jedną kwalifikację składającą się na ten zawód. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienioną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Możliwości zatrudnienia. Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w miejscach takich jak żłobki, przedszkola, domy małego dziecka, oddziały szpitalne, sanatoria, domy prywatne. Zawody pokrewne. Opiekun w domu pomocy społecznej. Opiekunka środowiskowa. Dobra niania to dla rodziny prawdziwy skarb. Świadczy o tym historia brytyjskiej rodziny królewskiej. Ciekawostka. Książę William oraz jego żona, księżna Kate, po urodzeniu ich syna George'a przekonywali, że nie potrzebują pomocy przy jego wychowaniu. Szybko jednak zmienili zdanie. O pomoc poprosili 73-letnią Jessie Webb. To rodzinie królewskiej doskonale znana osoba. Była nianią małego Williama przez 5 lat. Dla swojego syna wybrała ją sama księżna Diana.